Cześć, witajcie. Dziś od rana miałem być na Dziewicza Góra Biega, ale pomyliły mi się godziny, więc jestem na parkranie nad Stadeli. Miłego oglądania. Ja nigdy nic nie daję, Gośka pakuje i zobacz to. Zapasy. Teraz kilka słów o parkran. Parkran nie jest wyścigiem, możecie go przejść, przetruchtać, nigdy nie będzie to ostatni, zawsze jest zamykający stawkę, wolontariusz, także jeżeli jeszcze dodatkowo, jeżeli ktoś idzie, mamy park Walkera, nie? Także teraz kilka słów o trasie. Trasa ma jedną pętlę, pętla jest w 96% pokryta asfaltem. Po 4 km jest 300-400-metrowy odcinek szutrowy, także tam trzeba troszeczkę uważać. Dzisiaj robiłem sprawdzenie trasy, także jest bezpiecznie. Jest gdzieniegdzie już trochę liści. Proszę uważać pod kasztanowcami troszeczkę, bo tam są takie lupinki, żeby się nie przejechać. Nie? To zapraszamy. Jak już tak powoli się zbieracie, to witam serdecznie na 524 edycji Parkrun Poznań. Można powiedzieć, że to jest niby nie okrągła edycja, ale świętujemy 12 lat Parkrun Polska. Dokładnie jutro minie 12 lat, kiedy wystartowała pierwsza edycja Parkrun Polska. Brawo dla was! Brawo dla wszystkich, którzy w ciągu tych 12 lat biegali, brali udział jako wolontariusze. No i a propos wolontariuszy, brawo dla nich, jakby nie wolontariusze, to byśmy to nie biegali. Tu i w całej Polsce, we wszystkich 93 lokalizacjach. Jest mi naprawdę miło, że co sobotę tu jesteś, chociaż są to jest dosyć rzadko. Ale no, a propos tych 12 lat, na blogu Parkrun Polska napisano parę mądrych zdań, tu je przytoczę o wpływie Parkrun. Dzisiaj wyborcie będę się trzymał, jakby, no. A propos Parkrun, systematyczna aktywność sportowa oraz praca przy okazji organizacji spotkań pozwoliła wielu osobom wrócić do zdrowia, poprawiła naszą kondycję psychiczną, bo ja sam jestem tego świadkiem. Zbudowała i zacieśniła więzy wielu społeczności. Na parkranie wielu ludzi poznało swoich sąsiadów, zawiązało się nowe przyjaźnie, a niektórzy spotkali swoją drugą połówkę, tu mamy nawet przykład. Więc to jest piękne. No i ogólnie, no parkan chyba na nas wszystkich jakoś tak dobrze wpłynął i sam widzę po sobie. Widzę po was, jak jesteście radośni, uśmiechnięci, że no dobra, już koniec. A propos bo nie chcę, że tak się rozgadywać za bardzo, ale a propos bezpieczeństwa, na dwie rzeczy wyjątkowo chcę was uczulić. Po pierwsze, mam doniesienie, że jest jakaś grupka z psami na trasie, taka większa, więc tam uważajcie. I harcerze mają swoje dzisiaj spotkanie. To jeden z harcerzy do mnie przyszedł, się spytał nawet, czy trasę włączy, no nie, spokojnie rób to, co chce, tak? Tylko uważajmy na nich, oni na nas też będą. Jak chcecie, tylko wyjątkowo jeszcze bardziej uważajcie. Mamy dużo debitantów. Widać, że piłkarz, nie? Tak sapa musiałeś, nie? To nie tylko do zdjęcia. A teraz? Czyli fajnie jest ten teraz? Ja nie narzekam. Cześć.
Ja mu się wpieprzam, ja tu wolę chowo wcisnę, kurwa. Tam jakieś coś.
Dzięki, wzrok uśmiech. Bez zobaczenia. Taka piękna pogoda na parkranie. Brawo! Teraz będzie 42. Uwaga, uwaga! Uwaga, biegacze! Brawo! Harcerze nie wierzę. Janek, kurde, szykuje. Prezesok. Nie obierdasz, masz najważniejszą funkcję na tym biegu. Zadycie to samo. Nie ma tu ważniejszego. Chyba, że biegaczy nie ma tutaj. Wtedy jest królem samotnie w królestwie. Po prostu wolontariusze kończy się opieprzają nas, będą skarpią. Oni przyciągali, siedzieli ładnie stali i kibicowali po raz uwagę. Ja tam jaju nie się a trzy dzięki za dobro. Ale czytaj równe tam wszystko. Oj, matka, oj matka. Zobacz, tą ręką pokażę dać, że palcem. Brawo, Ania! No, dziękuję. Ula, jakie finisze widzę, no pięknie, pięknie, ale... Jeszcze mają siłę skakać. Ja widzę, że jeszcze macie siłę, jak możecie skakać, to możecie też się kiepieć. Czy ja do niczego nie namawiam? Ciężki dzisiaj bieg. No tak wieje gorąco. Ciepło wieje i pod górkę. Podziękować. Jaki finisz, proszę jaki państwa. Kolejna by prawie nie wziął. Kolejny piękny. No dajesz, dajesz Piotrek, tata ci goi. To mniej więcej w szansie nie tak się matowałem. Brawo, właśnie tak patrzy, gdzie ty Jacek jest. Uciekaj. Nie kradzili. Teraz będzie 65. Tak. Brawo, Kasia! Pięknie, podoba mi się ta końcówka w waszym wydaniu. Wszystko wam się zgadza, nie? Tak, póki co tak. Póki co, to będzie 68. No, widzisz elegancko. No jak klasa, nie? Chyba nie będzie w ogóle widać. No.
pozdrawiam. Proszę cię bardzo. Teraz będzie 79. Pięknie! Brawo! Tam! Tam pod ten jest kolegia, ten jest Uśmiechamy się dla Tomka, uśmiechamy się na mecie, ja wiem, że jest ciężko, ale uśmiechamy się dla Tomka! No, dla Tomka może też się wiedz, nie? Brawo! Teraz będzie 90. Tak. No ładna frekwencja może być. No łamiemy setkę jak nic, bo już to dopiero pół godziny minęło, nie? No. No to mimo, że jest 9 góra i się jeszcze... Chcą cię wstępnie zmęczyć. Albo się obrazili na dziewiczą. Nie wiem, tam jest jakoś tak coraz bardziej luksusowo ten pakiet. Nawet nie sprawdzałem jak w tym roku, ale w zeszłym roku jakoś tak stwierdziłem, że jak nie mam szans pobiec wszystkich, to jakoś tak mi nie warto. Brawo! Brawo! Dzięki. Porfidzi. Wy nie lecicie! A teraz uśmiech dla Tomka. Ładnie się uśmiechamy. O, to mi się podoba. Jak to się burzyście robi, nie? Brawo! Brawo, Borki, zawsze w ciebie wierzyłem! Brawo, Borki, jesteś w pierwszej setce. To ja też powinien. A cię wszyscy. Nie ma ludzi.